na procesy migracyjne trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Europa bez tych procesów nie poradziłaby sobie. Mamy nadzieję, że te dobre dane z gospodarki będą zachęcać Polaków do powrotu, no ale to zjawisko związane z uchodźcami należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Z jednej strony oczywiście ta zwykła solidarność i taka postawa etyczna no, wymaga od wszystkich Europejczyków tego, aby pomagać ludziom, którzy uciekają przed działaniami wojennymi. Natomiast musimy być do tego dobrze przygotowani. Potrzebna jest jasna deklaracja, czy przyjmowani uchodźcy chcą azylu w Polsce i organizacji jak gdyby życia w Polsce, osiedlenia się w Polsce, bo to oznacza ogromne wyzwania związane z działaniami integracyjnymi, z nauką języka, a później z znalezieniem miejsc pracy. Tych miejsc pracy, no, pytanie jeszcze dla kogo, jakie to będą zawody, ale gdyby posłużyć się tym przykładem chociażby obywateli Ukrainy, których prawie 200 tysięcy rok rocznie podejmuje zatrudnienie sezonowe, to znaczy, że mamy ten potencjał na rynku pracy. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne, to rozstrzygnięcia na poziomie europejskim tej procedury alokacji tych uchodźców. No bo co zrobimy w sytuacji, kiedy przyjmiemy jakąś grupę uchodźców, a oni powiedzą, że oni nie chcą azylu w Polsce, nie chcą pracy w Polsce, tylko chcą tej pracy w Niemczech. Czy Niemcy przyjmą tych uchodźców, a właściwie wtedy już migrantów zarobkowych? To są te procedury, które wymagają na poziomie europejskim doprecyzowania. Bo ja śmiem twierdzić, że na poziomie krajowym mamy dość precyzyjne prawo. Wiemy, że jeśli ktoś się stara o azyl i otrzymuje ten azyl, może także otrzymać pozwolenie na pracę. Wiemy, że jeśli ktoś się stara tylko o zatrudnienie, no to podlega takiej procedurze badania rynku pracy. Wiemy, że jeśli ktoś się ubiega o pracę sezonową, to stosujemy w stosunku do obywateli ze wschodu uproszczone procedury, w stosunku do innych obywateli no, zwykłą procedurę badania rynku.